Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <tries> papam Kazanie św. Piotra początek nawróceń. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 15 listopada 1989 roku. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. W tych wymownych słowach autor dziejów apostolskich wyraża prawdę o działaniu ducha świętego w dniu pięćdziesiątnicy w duszach słuchaczy słów Piotra pierwszej apostolskiej kerygmy świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym wyjaśnienia niezwykłych wydarzeń tego dnia apostoł w tym pierwszym publicznym świadectwie o tajemnicy paschalnej trafia w samo centrum oczekiwań ludzi starego przymierza gdy mówi tego Jezusa którego wyście ukrzyżowali uczynił Bóg i Panem i mesjaszem zesłanie Ducha Świętego działa Naprzód działało w apostołach, teraz działa w słuchaczach apostolskiego orędzia. Słowa Piotra trafiają do serc, budzą przekonanie o grzechu, początek nawrócenia. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów ze skruszonym sercem. Pytanie: Cóż mamy czynić? świadczy o gotowości woli. Z takim nastawieniem wewnętrznym słuchacze Piotrowych słów, uświadomiwszy sobie konieczność radykalnej zmiany życia, Zwracają się do Piotra i do innych apostołów. Są więc świadomi tego, że Piotr przemawia także w ich imieniu, że równocześnie jedenastu, czyli wszyscy apostołowie, są świadkami tej samej prawdy i tego samego posłannictwa. Fakt, że nazywają ich braćmi, jest również znamienny. Piotr zresztą przemawiał w duchu braterstwa. Nazywając pod koniec swej mowy wszystkich zgromadzonych braćmi. Odpowiedź na pytanie zgromadzonych daje również Piotr. Jest to odpowiedź bardzo prosta, wręcz lapidarna. Nawróćcie się. Od tego wezwania rozpoczynał kiedyś Jezus z Nazaretu swe mesjańskie posłannictwo. To samo słyszymy w dniu Pięćdziesiątnicy, wypowiedziane przez Piotra w mocy Ducha Chrystusowego, który stąpił na niego i na innych apostołów. Jest to zasadniczy moment nawrócenia za sprawą Ducha Świętego. Pisałem o tym w encyklice Dominum et Vivificantem. Stając się światłością sumień, Duch Święty przekonywa o grzechu, to znaczy, daje poznać człowiekowi jego zło, zło którego się dopuścił, a równocześnie skierowuje do dobra. Pod wpływem pocieszyciela dokonuje się więc owo nawrócenie serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów. Nawróćcie się w ustach Piotrowych oznacza: Od odrzucenia Chrystusa przejdźcie do wiary w zmartwychwstałego ukrzyżowanie oznaczało odrzucenie Chrystusa przypieczętowane hańbiącą śmiercią na Golgocie. W tej chwili apostoł wzywa sprawców ukrzyżowania do wiary w zmartwychwstałego. Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Pięćdziesiątnica jest potwierdzeniem zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy Piotr wzywa do nawrócenia, to równocześnie wzywa do wiary w Chrystusa odkupiciela. Zmartwychwstanie jest objawieniem tej Bożej mocy, która przez ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa sprawia odkupienie człowieka, wyzwolenie z grzechu. Jeśli poprzez słowa Piotra Duch Święty przekonywa o grzechu, to dokonuje tego w mocy odkupienia, dokonanego przez krew syna człowieczego. List do Hebrajczyków mówi, że krew oczyszcza sumienia. Ona więc niejako otwiera duchowi prawdy drogę. Do wnętrza człowieka, do sanktuarium ludzkich sumień. Do tych głębin ludzkiej duszy, do samego jej wnętrza dociera działanie ducha świętego w mocy Chrystusowego odkupienia. Właśnie to głosi i o tym daje świadectwo Piotr w swym wystąpieniu w dniu pięćdziesiątnicy. Piotr kończy swoje orędzie słowami: Nawróćcie się i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A weźmiecie w darze Ducha Świętego. Słowa Piotra są echem tego, co on i wszyscy apostołowie usłyszeli od Chrystusa pierwszego wieczoru po zmartwychwstaniu. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich. Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Piotr stosuje się wiernie do ustanowienia Chrystusa, kiedy żąda nie tylko nawrócenia, ale także chrztu w imię Chrystusa, na odpuszczenie grzechów. Apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Teraz przekazując wiarę w Chrystusa Odkupiciela, wzywają do chrztu, który jest pierwszym sakramentem tej wiary. Sprawia on odpuszczenie grzechów. Wiara musi znaleźć w chrzcie swój wyraz sakramentalny. Wówczas człowiek staje się uczestnikiem daru Ducha Świętego. Jest to rzec można, zwyczajna droga nawrócenia i łaski. Poza nią istnieją także inne drogi. Wiatr wieje tam, gdzie chce, również więc i bez sakramentu może dokonywać zbawczego dzieła uświęcenia i łaski, wówczas gdy sakrament nie jest możliwy. Jest to tajemnica spotkania łaski Bożej z ludzką duszą. Do tego tematu jednak powrócimy, jeśli Bóg pozwoli, w katechezach o chrzcie świętym. W encyklice Dominum et Vivificantem przeprowadziłem analizę zwycięstwa Ducha Świętego nad grzechem w odniesieniu do dzieła Chrystusa Odkupiciela. Przekonywanie o grzechu przez posługę przepowiadania apostolskiego, rodzącego się Kościoła, zostaje odniesione pod natchnieniem Ducha Pięćdziesiątnicy, do odkupieńczej mocy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W ten sposób wypełniają się słowa wypowiedziane o Duchu Świętym przed Paschą. Z mojego weźmie i wam objawi. Kiedy więc w czasie wydarzeń pięćdziesiątnicy Piotr mówi o Grzechu tych, którzy nie uwierzyli, którzy wydali na haniebną śmierć Jezusa z Nazaretu, to słowa jego są zarazem świadectwem o zwycięstwie nad Grzechem. Jest to zwycięstwo, które dokonało się poniekąd za pośrednictwem tego właśnie grzechu, największego, jakiego człowiek mógł się dopuścić: zabójstwa Jezusa, syna Bożego, współistotnego ojcu. Podobnie jednak jak śmierć Boga Syna przezwycięża ludzką śmierć, ero mors tua, o mors. Tak również grzechu krzyżowania Boga Syna przezwycięża ludzki grzech. Ów Jerozolimski Grzech z dnia Wielkiego Piątku. A zarazem każdy ludzki grzech. Temu bowiem, co ze strony ludzi było największym grzechem, w sercu odkupiciela odpowiada ofiara największej miłości, która przewyższa zło wszystkich grzechów człowieka. Zwycięstwo więc przypada miłości. Z mocy zwycięskiej miłości Chrystusa, poprzez działanie Ducha Świętego, rodzi się w chrzcie sakramentalnym także Kościół, kiedy w dniu pięćdziesiątnicy następują pierwsze nawrócenia do Chrystusa. Czytamy bowiem. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Przyłączyli się do tych, którzy uprzednio już zostali ochrzczeni Duchem Świętym, do apostołów. Ochszczeni z wody i z Ducha Świętego stają się wspólnotą Synów Bożego przybrania Jako synowie w Synu jednoczą się więzią nowego braterstwa. Poprzez działanie Ducha Świętego stają się Kościołem Chrystusa. Wypada w związku z tym przypomnieć wydarzenie związane z Szymonem Piotrem, które miało miejsce na jeziorze Genezaret. Jak podaje Łukasz Ewangelista, Jezus rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił, i przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. W tym wydarzeniu, w znaku, Zostaje zapowiedziane przyszłe zwycięstwo nad grzechem, odniesione przez wiarę, skruchę i chrzest, które Piotr głosi w imię Chrystusa. W dniu pięćdziesiątnicy ta zapowiedź potwierdziła się za sprawą Ducha Świętego jako rzeczywistość. Rybak Piotr i jego towarzysze z nad jeziora Genezaret odnaleźli w tej rzeczywistości paschalny wyraz mocy Chrystusa, a równocześnie swej apostolskiej misji. Odnaleźli rzeczywisty sens słów. Odtąd już ludzi będziesz łowił.